Wiesz, Kamil, przeglądam sobie komentarze na YouTube i taki Andre 2000 napisał: co odcinek to dom twoich marzeń. To już się zrobiło nudne. Nie możemy już pokazywać domów naszych marzeń. Za to ten dom jest zupełnie inny. Nowoczesny, fantastyczny, ale o tym opowie Justyna. Cześć! Dzień dobry, nazywam się Mariusz Maciejewski, znany też jako Mr. House, jestem sprzedawcą domów na łódzkim rynku nieruchomości, a ze mną dzisiaj jest... Justyna Kubacka, czyli agentka Mr. House. Pokażemy Wam dom, nie możemy powiedzieć naszych marzeń, ale zupełnie inny, bo domu z płaskim dachem jeszcze nie prezentowaliśmy. Także będziemy oglądać dom z płaskim dachem, nowoczesny, ale nim to zrobimy, gorąca prośba, jeśli możecie, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, to nam daje energię do pracy i wieść o domach niesie się po YouTubach. A oprócz tego wpadajcie na Facebooka, Instagrama i uwaga, TikToka. Zatem nie zwlekajmy, tylko oglądamy! Justyna, w zasadzie to jest dom z twojej oferty. Ja się będę produkował. Jak opowiedz. To? Dobra, opowiem. To zacznijmy od podstawowych parametrów tego domu. Ten parterowy dom ma powierzchnię 162 m kwadratowe. Jest położony na działce o powierzchni 1683 m. Został zbudowany w 2017 roku. Składa się z 4 pokoi plus salon, jednej łazienki i garderoby oraz garażu jednostanowiskowego w Bryle. Ale do tego mamy garaż dwustanowiskowo wolnostojący. Wszystko fajnie, tylko po co to wszystko tu? Po co tyle tej kostki? No jak to po co? To jest miejsce na letnią kuchnię, nowoczesną letnią kuchnię. Z grillem, dużym stołem, jakąś huśtawką, fajne zadaszenie. Koncepcja jest naprawdę zacna. A do tego tam jest miejsce na basen. No super, tylko jak ja mam teraz stąd zejść, żeby nie podeptać tej ładnej trawy? To, co mnie zachwyca w tym domu, to jest spójność. Spójność bryły oraz ogrodu. Wszędzie tutaj mamy dużo prostych linii, kąty proste. Zobaczcie, jak wszystkie rabaty są wykończone. Panuje tutaj prostota i minimalizm. Dużo geometrycznych kształtów, również we wnętrzu. Mariusz, co ty sądzisz o tym ogrodzie? No, ogród jest bardzo fajny, ale o tym pewnie opowiesz sama za chwilę, ale słonko daje. Natomiast ja miałem zawsze problem z tarasami, a generalnie z zadaszeniem tarasu. No bo tak, z jednej strony jak tarasy są zadaszone, plusem tego jest to, że jeśli siąpi deszczyk, można sobie siedzieć i tak na zewnątrz i wypić kawkę czy herbatkę. Ale z drugiej strony, to zadaszenie jest na tyle nisko, że nie wpada dużo światła i jest ciemno. A ten taras wyjątkowo jest na tyle wysoko podniesiony, że mimo że siedzę tutaj głęboko, a jest zadaszenie, jestem cały czas w słońcu. Także takie zadaszenia, to jestem na tak. Zanim wejdziemy do środka, chciałam, żebyśmy jeszcze raz pokazali te geometryczne kształty, które są na froncie domu. Kamil, pokaż to z góry. W tym ogrodzie jest mnóstwo pięknych, wysokich, rozłożystych traw. A do tego zwróćcie uwagę na te niskie rośliny, które posadzone są w idealnych liniach. Tak jak wspominałam, wnętrze tego domu jest bardzo spójne z jego bryłą i zagospodarowaniem terenu, czyli jest minimalistyczne, mamy dużo prostych linii i jest monochromatyczne z bardzo wyraźnymi akcentami. Mariusz jest w tym domu po raz pierwszy, także jakie są twoje odczucia? Tak, widziałem ten dom na zdjęciach i na zdjęciach on wyglądał zupełnie inaczej, jednak trzeba przyjść do domu i zobaczyć, poczuć tą atmosferę. No więc moje pierwsze wrażenia. Po pierwsze jest perfekcyjnie czysto. Perfekcyjnie tutaj ktoś, kto się wprowadzi, no to ma po prostu już bonusik na starcie, żadnego sprzątania. Druga rzecz to są te obrazy. To na pewno też zwróciliście na to uwagę, że troszkę tu jest jak w galerii niemalże. Te obrazy nadają bardzo mocny, taki głęboki ton temu wnętrzu. Zgadzam się z Tobą w 100%, ale pamiętajcie, że obrazy nie są przedmiotem sprzedaży tego domu. Z większości domów jest tak, że obrazy, które wiszą na ścianach, właściciele zabierają ze sobą. W związku z tym bardzo łatwo zmienić to wnętrze według własnych potrzeb, stylu, gustu. Design designem.
To zawsze można dostosować pod własne potrzeby, ale to, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę, to układ funkcjonalny. I tutaj ten dom naprawdę pod tym względem również się broni. Przy wejściu mamy olbrzymią garderobę, ale uwaga, ją można przerobić na drugą łazienkę, jeśli ktoś by miał taką potrzebę. Do tego mamy pralnię ze spiżarnią, kotłownię, przejście do garażu i to nie koniec. I do tego jeden pokój został zaaranżowany na naprawdę dużą garderobę. To, na co jeszcze zwróciłem uwagę, to jest kuchnia, bo ona jest bardzo nowoczesna, minimalistyczna, ale przede wszystkim kuchnia, czujecie, 5-letnia kuchnia, a to jest nówka sztuka, nieśmigana. Także fajnie to wygląda. Lubię poza tym kuchnie otwarte z takim bufecikiem. To jest chyba najlepsze rozwiązanie na połączenie kuchni z pokojem. Tak mi się wydaje. Osobiście mi bardzo to pasuje. Mógłbym tu zamieszkać. W tym domu łazienka jest bardzo elegancka, minimalistyczna i ciekawie zaprojektowana. Nie mamy tutaj typowej kabiny prysznicowej. A wiecie, jak wyglądają szyby od prysznica? Widać mnie? Nie widać mnie. Widać mnie? Nie widać. Widać? Nie widać. Za tą ścianką ukryty jest prysznic. Naprawdę sprytne rozwiązanie. Unikamy dzięki temu wiecznie brudnej szyby prysznicowej. Opowiem o tym przedpokoju, bo już nie chcę opowiedzieć, bo właśnie tak to bywa czasami, że pewne rzeczy jednym się podobają, innym nie podobają. Mnie się podoba. A co? Chodzi o podłogę. Zwróćcie uwagę, jak to jest fajnie zrobione. Te deski są tak jakby z odzysku ze starych skrzynek po alkoholu. Dla mnie genialny taki designerski pomysł. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę na jeszcze jedną rzecz, która z kolei moją uwagę przyciągnęła. To są drzwi. Rzadko się spotyka taki kolor drzwi. Myślę, że bardzo, bardzo ciekawy design. Fajnie pasuje właśnie do tych szarości i bieli, które są w całym domu. To już koniec na dzisiaj, bo to był nie tak duży dom parterowy. Dajcie znać w komentarzu, czy podoba Wam się taki typ domu, czy nie, czy chcielibyście w takim domu zamieszkać, czy nie. A zapraszamy Was na kolejny odcinek na YouTube już wkrótce. Do następnego. Hej. Tu gadu, że do widzenia i koniec filmu, ale to nie koniec filmu, dlatego że zapomnieliśmy powiedzieć o lokalizacji. Otóż dom znajduje się mniej więcej tam, w odległości 2-2,5 km za lasem. Czyli spacerkiem można przyjść w tak piękne miejsce.